Witam was bardzo serdecznie. Na sam początek chciałem powiedzieć tym, którzy wchodzą tutaj na ten na ten kanał, już zauważyli, że jeżeli ostra atakują PISIP, wspierają lewice, to zostają momentalnie banowani, więc w tym momencie zaczynają po prostu krytykować rząd w każdym wpisie. Przy każdym filmie to co ja mówię, zaczynają krytykować rząd. Nie używają jakiś tam lewicowych haseł i myślą, że przeskoczą w ten sposób tutaj to, co ja robię i będą mogli atakować rząd tak delikatnie. Są spryciarze, wydaje im się, że są, ale gówno prawda, nie jesteście żadnymi spryciarzami, będziecie wywalani z tego kanału, bo ten kanał, tak jak powiedziałem, jest prawicowy i do tego ja będę wspierał ten rząd, zwłaszcza teraz w sytuacji, którą mamy. Nie wiem komu z was się wyobraża powrót do tego co mieliśmy. Kto z was chce, żeby wrócił Kopacz? Kto z was chce, żeby wrócił Tusk? Grasie Sikorskie, czy naprawdę tego chcecie, czy wy nie rozumiecie, że jak nie będziemy wspierali tego rządu, to nie mamy innego, że wrócą tamci? Czy wy możecie to kurwa w końcu pojąć, że jeżeli kodowcy wrócą, to taki sekciarz z kodu y, lis i oni wszyscy powracają? Czy wam ciężko tak to jest kurwa zrozumieć, że ten rząd trzeba wesprzeć teraz, w tej chwili właśnie? Czy nie widzicie, co zrobił wczoraj Sąd Najwyższy? że odcina się od władzy zwierzchniej czyli od sejmu uchwałkę sobie wydało sześciu kurwa 30 dziadków co to kurwa ma być na naszych oczach dzieje się to że oni chcą obalić ten rząd dlaczego chcą obalić ten rząd bo pierdolony kapitał niemiecki chce zgarniać siano a ten rząd nie chce na to pozwolić do was lewicowych teraz mówię na tym na tym kanale będziecie banowani tylko wyczuję że atakujecie ten rząd będziecie kurwa banowani bo ten rząd potrzebuje teraz wsparcia. Jedne ustawy wprowadza lepsze, drugie ustawy gorsze. Ja nie o tym mówię, ale to są nasze polskie sprawy. Ale jeżeli chcecie atakować ten rząd tylko po to, żeby tacy hodowcy wyszli na górę i wrócili do tego rządu tacy jak Lis, Kwaśniewski, Komorowski i oni wszyscy razem, jeżeli tego sobie życzycie, to musicie mieć zjebane głowy. Jeżeli wy się czepiacie ustawy 500, że to jest socjalizm, yy, że to jest rozdawnictwo pieniędzy, może i jest te 500 zł, ale ileś milionów polskich rodzin dosta, a my nie, nie, nie umrzemy, przeżyjemy jakoś to. I, I powiedzcie mi, kto powstrzymał kurwa islamistów, żeby nie chcecie Paryża w Polsce, chcecie Berlina, żeby się tłukli yy, na ulicy z policjantami z białymi, tego pragniecie, powrotu tamtej władzy, pragniecie, kurwa. Chcecie, żeby Polska wyglądała tak jak Paryż? Kurwa zastanówcie się, Wy, którzy nawet jesteście bliżej prawej strony, a teraz ciągle atakujecie, tak. A dlaczego dali 500? Bo kurwa dali, bo, yy, <laughs> bo rodzice widocznie potrzebowali tych pieniędzy. I tak ta ustawa idzie do poprawki, i tak, bo nie dali jeszcze tak jak powinni. Dodam tylko, nie, nie mam dziecka małego, ale kurwa widzę, co się dzieje, a też widzę tych wa was wichrzycieli, którzy chcecie kurwa doprowadzić do tego, żeby z kurwy wróciło do władzy. Nie uda ci wam to kurwa nigdy, bo tamtych nie, nie, nie chcemy, ani ja, ani kurwa normalni ludzie. Yy... Tu mam karteczkę, bo kilka tematów w zdenerwowaniu mogę zapomnieć. Kto, kto powiedział Berlinowi nie? Dlaczego Berlin ciągle z komisją, z Schulzem i Timmermans atakują Polsę? Zadajcie sobie kurwa proste pytania najpierw. Odpowiedzcie na nie, a potem nie piszcie mi pierdu, że mogli dać yy, jakieś 500 zł, odciągnąć sobie od podatku co miesiąc. Co ma sobie odciągnąć kobieta, która żyje z opieki społecznej? Niech taki człowiek, który do mnie pisze, on chce dobrze być może, niech napisze mi jak kobieta, która ma kurwa trójkę czy czwórkę dzieci i z opieki społecznej żyje, jak ma odciągnąć sobie od podatku 500 zł, niech mi to kurwa ktoś wyjaśni, bo chuj mnie strzela. To jeżeli chodzi o tą ustawę. Widzieliście co wczoraj zrobił sąd najwyższy. Mamy teraz kurwa yy, dwie władze w Polsce. Jedni się podporządkują rządowi, inni się podporządkują kurwa sądowi najwyższemu. I ja bym tych dziadów pozamykał, bo oni oni tworzą drugie państwo. Państwo w państwie. Państwo lewicowe. Czy wy rozumiecie o co chodzi? Tworzą państwo lewicowe, które będzie wspierane przez lewaków i żydów z zachodu. Tego chcecie kurwa. Chcecie powrotu Sikorskich. Zastanówcie się, kurwa, a nie tylko atakujecie to, czego jeszcze PIS wam nie dało przez pół roku. No nie dało wam. Kto powstrzymał sprzedaż lasów kurwa polskich? Ja powstrzymałem kurwa Kopaczowa by sprzedała to z Tuskiem już kurwa dawno. Następna sprawa, chodzi o sześciolatków. Czy sześciolatkowie mają teraz rodzice, mają wybór? Jak posłać sześciolatki do szkoły w wieku sześciu sześciu lat. Mają wybór, mogą posłać. Ale kurwa nie muszą. Czy, czy to zrobiła Kopaczowa? Czy rodzice walczyli o, o to, zbierali podpisy? Kto, kto im w tym kurwa pomógł, jak nie ten rząd? I podkreślam, nie mówię o partii PiS, tylko mówię o tym rządzie. Tu nie mamy teraz kurwa wyboru: albo ich wspieramy, albo chuj, kładziemy się, olewamy i czekamy, aż wróci Kopaczowa. To, to tego chcecie? I po 100, może po 200, może po 500 tysięcy islamistów przyjmie, bo oni przyjmą wszystkich, co Berlin będzie im kazał. Kto zaatakował markety, że muszą płacić podatki? Kto? Kopaczowa? Nie, nie Kopaczowa. Ten rząd zaatakował kurwa podatkami Markety. Kto zaatakował banki? Już są pierwsze wpływy z podatków bankowych. Mówicie, że Polska, że ustawa 500+, plus, co po niektórzy oczywiście, zwracam się do nich. Mówicie 500+, plus zabija Polskę, że to jest socjalizm. Nie, socjalizm wiąże się z socjalem. Te 500 zł dla tych matek się należy. Ja należę do grupy tej socjalnej i jakoś nie odczuwam żadnej poprawy, z którą się nie liczę, bo dla mnie jest ważniejsze państwo niż moja poprawa, ale jakoś o, o dwa złote nie dostałem zasiłku większego. Socjalnego. Więc słowo socjalizm pochodzi właśnie od socjalów, co Wy doskonale wiecie. Więc nie piszcie mi, że ten rząd jest socjalny, bo nic nikomu nie rozdaje. Ja nic nie dostałem. Może mogę w ryj dostać, ale nie chodzi mi o mnie. Mi chodzi o polskie państwo, że niech nie wyobrażam sobie powrotów tamtych, bo tamci doprowadzili Polskę do takiego stanu, z którego teraz ten rząd musi wyprowadzić to, a ma coraz większe kłopoty. Nie dość, że z lewakami na ulicach, nie dość, że z takimi kijowskimi, nie dość, że zbiera się trzech byłych. Prezydentów, którzy potracili kurwa interesy i do tego w tej chwili nie mają żadnego wpływu na politykę. Zbiera się takich trzech, kurde, wczoraj oglądałem i siedzi tam oczywiście struzik, Kijowski, same lewackie podłe mordy, które pobudowali sobie kurwa ogromne majątki, kurwa, w jakichś bankach zachodnich, pobudowali wielkie domy, kurwa, za co? Za wasze, właśnie. Do nich się nie przypierdali. Przypierdala a teraz po pół roku pisów wy żądacie czego? Żebyście mieli więcej. Żebyście mieli więcej. Yy, kwota wolna od podatku, yy, szydło mówi wyraźnie, że wzrośnie, ale budżetu państwa, budżet państwa jest tak zadłużony ogromnie, że trzeba też spłacać kurwa zadłużenie państwowe, a żeby spłacać zadłużenie kurwa trzeba mieć pieniądze, tylko że zadłużenie chyba PiS nie zrobił, bo nie rządził przez 26 lat, jak rozumiem, czy to kurwa rząd Szydło zrobił zadłużenie, czy może lewacki rząd miał wyjebane na polskie państwo i, i walił w zadłużenie, żebyście wymyśleli, że jest dobrze. Obniżka podatku VAT z 23% na 22% też ma, też ma być. Nie wszystko od razu. Nie można. Ludzie, zrozumcie, nie mo muszę dzisiaj bronić, bo jestem wkurwiony po, po, po tych nie, niektórych wpisach, które ludzie po pół roku wymagają więcej, niż przez 26 lat wymagali. Minus 2 lata rząd do wpisu z leperem. Wymagają, po, yy, kurwa, po pół roku więcej, by chcieli. Chuj wie czego, niż. Wymagali kurwa przez tyle lat do tamtych. Siedzieliście kurwa cicho, czy demonstrowaliście na ulicach? Siedzieliście kurwa cicho w domkach i wszystko wam pasowało, bo Tusk mówił z telewizji i komorowski, że Polska to jest kraj mlekiem i miodem płynącym No to teraz macie mleko i miodem, tylko teraz wywalacie ścieki na ten rząd. Zastanówcie się kurwa, czego wy chcecie, bo jeżeli chcecie powrotu tamtego, to się okreście jasno. Pasowało mi jak było, jeszcze was za dużo, pasowało mi jak było SLD. I inne lewackie, yy, no, wiecie co, I, i niech oni wrócą, niech oni wyprowadzą Polskę z długo, tak wyprowadzą Polskę z długo, że niedługo w kazamatach będziecie zapierdalali u Niemca. Tego chcecie. Jedyna szansa jest teraz, żebyśmy z tego burdelu europejskiego mogli wyjść i nie być na kolanach. A wy chcielibyście wszystko od razu. Obniżania podatków, jednocześnie spłacenia długów, jednocześnie nierozdawnictwa. 500 zł rozdało państwo dzieciom, to ja zapłacę 700. Kto z was zapłaci 700 zł, kurwa, pytam się, za te 500? Te 500 to wróci do budżetu państwa nie w pełnej formie. Nie mówię, że 500 zł wróci, ale z 500 wróci 300, więc ci, co obliczają, że jeszcze się do tego dokłada, to po prostu pierdolą bzdury. Mało tego, jeszcze co Wam chciałem powiedzieć, yy, kwota wolna od podatku, to mamy to. Myślicie, że ja nie czekam na podniesienie kwoty wolnej od podatku? Czekam. Tylko, że kurwa, ja, ja sobie zdaję sprawę, że państwo jest w takiej sytuacji teraz jeszcze atakowane ze wszystkich stron i z zachodu Europy, kurwa, i od wewnątrz, yy, że teraz to nie jest dla mnie najważniejsze. Niech kwota będzie yy, podnoszona tak, jak powiedziała szydło, kurwa, po 1000 zł co roku. Będzie wyższa kwota wolna od podatku, aż dojdziemy do 8 tysięcy, bo jeżeli teraz oglądałem dokładnie wyliczenia anality, analityczne yy, Rady Ministrów, tam analityków, no i nie można od razu 8 tysięcy walnąć. Ja wiem, że ktoś powie, ale obiecali, ale obiecali. A ile wam kurwa obiecali lewacy przez tyle lat i co dostaliście? Zadłużenie w bilionach? I marsze kolorowe, kurwa facetów w spódniczkach na ulicach, więc się trochę zastanówcie, bo jeżeli nie wesprzemy tego rządu, nie będziemy się trzymali, to wrócą tamci. Wrócą i wtedy, kurwa, wtedy dopiero ben, będziecie pisali na kanale. Kurwa, pomyliłem się. No, ci znowu ta, to samo robią, co robili. Bo chyba nie myślicie, że wróci rząd lewicowy. Takie skurwy, syny, co jadły ośmiorniczki, że oni wrócą, że poprawią was stan, stan bytu, że po, podniosą kwotę wolną przez ile lat? Kurwa, nie podniesie nic. Nawet nie myśleli o tym. Ludzie opanujcie się, kurwa. Opanujcie się. Takie jest moje zdanie. Wczoraj widziałem to spotkanie tych. Prezydentów Komorowski był i Kwaśniewski. Nie wiem dlaczego nie było Wałęsy. Prawdopodobnie Wałęsa, w mojej ocenie, chyba jest chory, źle się poczuł, bo na pewno by tam był. Nie wierzę w to, żeby go tam nie było, skoro się we trzech zmówili na to spotkanie. I oczywiście główno ze spotkania wynikało. Bo tam po prostu uściski dłoni, buzi, buzi było, sobie języczki wkładali w gardło i nic poza tym tam nie było. Oczywiście Kijowski był na miejscu. to Kijowski, yy, struzik, yy, no, sa, sa, sami, już nie pamiętam nazwisk, ale sami, sami byli z Lewicy, wszyscy, wszystkie znane nam osoby. No to ja nie chcę tego powrotu. Ja poczekam na te 8 tysięcy wolno od podatku, będzie po 1000 złotych rocznie, jeszcze 8 lat jakoś przeżyję. I, I czekam na to, ale chcę państwa polskiego, nie chcę państwa kurwa niemieckiego w Polsce i nie chcę, żeby Polak chodził w kajdanach, bo sobie życzy tak kurwa y, pani Kopacz, pan Tusk, y, Grasie, nie Grasie I, i reszta tej bandy. Nie chcę tego powrotu, dlatego będę wspierał ten rząd i nie można mieć wszystkiego od razu, nie można. Najpierw trzeba kurwa zasiać, żeby potem zebrać, a przy takim długu bilionowym kurwa co mamy... No to jak można od razu co rozdać? Od razu skasować wszystko i wszystko dla, dla nas, wszystko rozdać. I ktoś mówi, że pisto socjaliści, że ten rząd rozdaje wszystko. Co on rozdaje, kurwa? Co on komu rozdaje? Ja nic nie dostałem. Więc nie mówmy tu kurwa o, o, o rozdawnictwie, bo ja nie zauważyłem rozdawania. Ja widzę szczegółowy plan, który być może zadziała, być może nas kłamią, ale ja wolę ich kłamstwo niż złote usta kopacz. Ja wolę, żeby pis kurwa kłamał, ale żeby nie wpuścił tutaj kurwa żadnej dziczy. Wolę, żeby sprowadził Polaków z Ukrainy, których Kopaczowa nie potrafiła sprowadzić z objętych terenów wojną. Ja wolę teraz to, co jest choćby było nie wiem jak złe, to jest nasze kurwa polskie. Ja chcę Polski, ja nie chcę mieć tutaj Berlina. Nie chcę, żeby Merkel wydawała decyzję w Polsce. Nie chcę, żeby Angler Spinger w gazecie Fakt wyrzucał redaktora, bo mu graś tam coś tam podpowiedział, a Kulczyk załatwił. Nie chcę takich akcji. Wy mówicie, że wszyscy politycy kradną. Niektórzy piszą, tak, wszyscy, prawie, prawie wszyscy politycy kradną. Ale czy ja, czy ten co to napisał, czy ktokolwiek może zmienić świat? Ale ja chcę tego świata, który jest teraz, chcę, chcę być może, że nawet się uda, że będzie poprawa naszego bytu w Polsce za parę lat, bo nie, naprawdę nie wszystko od razu. I nie mówię tu za siebie. <laughs> nie mówię to za siebie, bo ja nie skorzystam wiele, ni zasiłku nikt nie podniesie. Ja tylko chcę, żeby moja córka mogła kiedyś wrócić do Polski i pracować normalnie, żeby mogła tu płacić podatki, a nie w Belgii. Tego pragnę. I nie pragnę żadnych awantur z muzułmanami na ulicach, żeby moja córka bała się iść. Pragnę jeszcze wielu innych rzeczy, ale nie mówię pewnie, każdy chciałby zarabiać po 10 tysięcy złotych jak na zachodzie. No ale to jest w Polsce niemożliwe jak na razie, bo jak na razie to w Polsce zarabiają Niemcy, Francuzi, Portugalczycy. <laughs> i bankierzy żydowscy. To oni zarabiają, więc trzeba to ukrócić. I ten rząd mówi o tym, że to zrobi, a i tak są ataki na całego. I teraz dopiero jeszcze mamy podział. No, będą dwa państwa. Będzie u nas państwo sądownicze. Ja, ja, ja to bym, powiem wam zupełnie szczerze, ich wszystkich aresztował za zdradę stanu. Nie patrzyłbym na żadną Unię Europejską, tylko normalnie bym ich aresztował. Zarzuty by się, to oni zdradzają Polskę. To tyle, co mam do powiedzenia dzisiaj, bo jak poczytałem parę komentarzy, to widzę, że co po niektórym kurwa nie pasuje. Ta Polska. Niech, nie, tym, co nie pasuje, ta Polska zawsze mogą wejść na marsze kodu, maszerować i skakać. Takie jest kurwa moje zdanie. Pozdrawiam Was, kochani, serdecznie pozdrawiam tych, co, co, co wspierają ten rząd, bo teraz musimy to robić, bo, bo nie mamy po prostu innego wyjścia. Krytyka krytykom, ale. Jak my teraz się pokłócimy między sobą, to chuj z tego będzie, i niedługo w telewizji będzie komorowski ciągle wyskakiwał tak jak z lodówki kiedyś. Tego chcecie? Chyba nie. Pozdrawiam.